Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o refinansowaniu, czyli o możliwościach zmniejszenia sobie miesięcznej raty kredytowej. Nie każdy wie, że tak można. A jakie warunki trzeba spełniać, co trzeba wiedzieć? Porozmawiam dzisiaj o tym z naszym ekspertem kredytowym w Biurze Nieruchomości Bonus Nieruchomości Warszawa. Zapraszam serdecznie. Ekspertem kredytowym w naszym Biurze Nieruchomości Bonus Nieruchomości Warszawa jest pani Anna Madziar. Dzień dobry, Aniu. Witaj, Waldku. Aniu, refinansowanie. No właśnie, pierwsze pytanie. Co to jest to refinansowanie? Refinansowanie kredytu jest to przeniesienie kredytu do innego banku w celu obniżenia miesięcznych kosztów kredytu. Ja rozumiem, że ty już od jakiegoś czasu pomagasz swoim klientom w obniżeniu właśnie tych kosztów. Tak, dokładnie. Klienci, których posiadam w swoim portfelu, zdecydowali się już na takie ruchy, a tym samym obniżyli sobie miesięczny koszt o 300-500 zł miesięcznie. W takim razie, czy każdy może skorzystać z takiego refinansowania? A pytam się dlatego, ponieważ rozmawiałem ostatnio ze swoim bratem, który mówił mi, że jego rata miesięczna wzrosła o 700 zł. I pyta mnie, co może z tym zrobić? Czy jest jakaś możliwość? Dlatego kieruję to pytanie do Ciebie. Czy każdy może skorzystać z tego refinansowania i co można zrobić w tej sprawie? Tak, każdy klient może skorzystać z refinansowania kredytu. Istotnym warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej. Natomiast cała procedura jest standardowym procesem, jak przy kredycie hipotecznym. Czyli ta zdolność kredytowa przy obecnych warunkach wzrostu stóp procentowych, jak ona powinna być, jak ona wygląda? Obecna zdolność kredytowa klientów jest dużo niższa niż było to jeszcze wcześniej. Więc jakby odpowiedzenie Tobie wprost, jaka ona powinna być, to ja odpowiem w ten sposób, że to zależy. Bo jeśli klient jest singlem, nie posiada żadnych zobowiązań, będzie miał inną zdolność kredytową niż klient, ten sam klient, ale już ze zobowiązaniami. Dlatego też ja zapraszam zawsze klientów do takiego bezpośredniego kontaktu i wtedy przeliczenia w pełni jego zdolności kredytowej. Rozumiem, że ta zdolność kredytowa jest dosyć ważnym czynnikiem, ale pewnie jeszcze oprócz tej zdolności kredytowej jeszcze są inne ważne sprawy. Co to jest takiego? Zwróciłabym uwagę na nieruchomość, czyli nieruchomość, która obecnie stanowi zabezpieczenie kredytu. Bo takim idealnym rozwiązaniem jest rozwiązanie, gdzie klient posiada księgę wieczystą, w tej księdze wieczystej ma wpisaną hipotekę banku, w którym obecnie ma kredyt. Niestety, nie wszyscy klienci mają taki stan prawny nieruchomości. I często są klienci, którzy dopiero zakupili nieruchomość i podpisali akt notarialny z deweloperem, czyli nie mają jeszcze założonej księgi wieczystej i wpisanej hipoteki. To jest jakby jeden klient. Innym klientem będzie klient, który zakupił nieruchomość z rynku wtórnego i sąd jeszcze nie wpisał mu hipoteki. W księdze wieczystej jest tylko wzmianka o tym, że został złożony wniosek. Rozumiem, czyli chcesz powiedzieć, że takim klientom też możemy pomóc, coś możesz im zaproponować. Tak, dokładnie. Nie wszystkie banki ten stan prawny zaakceptują. Jest na rynku 1-2 banki, które mogą nam pomóc w takim kredycie. Dlatego też najlepiej jest porozmawiać z ekspertem, który to rozwiązanie znajdzie dla klienta. Okej, Ania, powiedz mi, na podstawie swojego doświadczenia, komu proponowałabyś przeniesienie właśnie kredytu do innego banku? Dla kogo miałby ten produkt być skierowany? Do kogo miałby być skierowany ten produkt? Waldku, proponowałabym na pewno klientom, którzy zakupili nieruchomość przy 10% wkładzie własnym. Oni to posiadają najwyższe obecnie marże na kredycie. Są one od 2,5 do 3 punktów procentowych. Jeśli ta nieruchomość była zakupiona kilka lat temu, to wartość tej nieruchomości wzrosła. Dlatego też możemy ten kredyt przenieść do innego banku już na niższych parametrach cenowych, czyli nawet na marżę na poziomie 1,6 punkta procentowego. To jest jakby pierwszy klient, do którego bym kierowała. Drugim klientem może być klient, który posiada dodatkowe ubezpieczenia przy swoim kredycie. Ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie niskiego wkładu. Są to dosyć wysokie koszty, które podnoszą nam ratę kredytu.
ale tak odpowiadając wprost, proponowałabym, żeby każdy klient zapoznał się ze swoją umową, a najlepiej wziął tą umowę i spotkał się z ekspertem w celu omówienia, jakie rozwiązanie można mu teraz zaproponować. Aha, no to w sumie ja ci powiem, że to jest dobra wiadomość, bo wzrost wartości nieruchomości, no to na przestrzeni lat na pewno taka sytuacja miała miejsce, można powiedzieć. A tak podsumowując w takim razie te warunki, o których rozmawialiśmy, żeby tak było to jasno powiedziane do końca w punktach, to trzeba tak, przede wszystkim pierwsza to zdolność kredytowa, druga stan prawny nieruchomości, no i wzrost wartości nieruchomości. Wspomniałaś też o tym 10% wkładzie. Wiem, że to jest chyba najczęściej się wybierało ten model taki przy 10% wkładzie, więc to też będzie skierowane do dużego grona klientów. Aniu, dobrze, a powiedz mi jeszcze taką sprawę, czy dzisiaj w tych warunkach, w tych obecnych czasach, czy to jest dobry moment na refinansowanie takiego kredytu? Waldku, jeśli jesteśmy w stanie miesięcznie zaoszczędzić 300-500 zł, przenosząc kredyt do innego banku, jakby odpowiedź wydaje się prosta. Tak, jest to dobry moment, bo może w naszym budżecie domowym rocznie zostać około 4-5 tysięcy do naszej dyspozycji. Odpowiadając wprost, jakby każdy pewnie podejmie indywidualnie tą decyzję, ale ja na pewno zapraszam, żeby taką umowę sprawdzić i porozmawiać z ekspertem. No jasne, słuchajcie, czyli warto rozmawiać, warto się doradzić, bo zastrzyk do budżetu domowego w postaci 4-6 tysięcy złotych, no to już jest niezła kwota, prawda? Aniu, powiedz mi tak, jak można się w takim razie z tobą skontaktować, jak można się z tobą umówić? Oczywiście zapraszam do naszego biura na ulicy Słomińskiego 19, do Agencji Nieruchomości Bonus. Jestem pod adresem e-mail a.madziar@bonusnieruchomości.pl oraz numer telefonu 509 538 455. Super, dziękuję Aniu. Dziękuję Tobie. Ja nazywam się Waldemar Krzysztof Andrzej Janusz, jestem agentem nieruchomości, także zapraszam do naszego biura nieruchomości. I słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie refinansowania, odnośnie kredytów hipotecznych, zachęcam do zostawiania komentarzy, do zadawania pytań. Ania na pewno Wam odpowie na wszelkiego rodzaju pytania. A Was zapraszam od razu do następnego filmu. Będziemy Wam przedstawiać następne tematy z rynku kredytów hipotecznych, jakże i tak samo i z rynku nieruchomości. Dziękuję bardzo. Aniu, dziękuję. Dziękuję, Waldku. Zapraszamy.